Które dwa z poniższych wyrażeń mają tę samą wartość co 8,76? Zatrzymajcie teraz na chwilę to wideo i spróbujcie rozwiązać to zadanie sami. Ok, zróbmy to teraz razem. Zanim sprawdzimy odpowiedzi, zastanówmy się, co przedstawia ta liczba. Przepiszmy ją jeszcze raz: 8,76. Można to zrobić na kilka sposobów. Można zacząć od wartości dziesiętnych na poszczególnych pozycjach. To jest miejsce jedności, to jest pozycja dziesiątych, a ostatnia to pozycja setnych. I w takim razie możemy tę liczbę zinterpretować jako 8 jedności 8 całych, 7 dziesiątych i 6 setnych. Albo jako 8 całych plus 7 dziesiątych plus 6 setnych. I dokładnie tak jest to rozpisane w odpowiedzi A 8,76. Na pewno odpowiedź A jest OK. Odpowiedź B wygląda jak forma rozwinięta, ale znowu sprawdźmy najpierw formę rozwiniętą tutaj. Jeżeli chcielibyśmy tę liczbę zapisać w formie rozwiniętej, to 8 całych to to samo co 8 razy 1. Do tego dodajemy 7. Czyli plus 7 razy 1 dziesiąta i dodajemy 6 setnych, czyli plus 6 razy 1 setna. I tak wygląda ta liczba rozpisana w formie rozwiniętej. I pytanie, czy w odpowiedzi B mamy to samo, czy nie mamy? Odpowiedź B jest dokładnie taka sama, czyli zaznaczamy jako prawidłową. Mamy zaznaczyć dwie odpowiedzi, więc moglibyśmy na tym skończyć. Ale sprawdźmy, jak wygląda ta liczba w tych dwóch formach i dlaczego te odpowiedzi nie są poprawne. W odpowiedzi C mamy osobno każdą pozycję dziesiętną, czyli 8 całych to jest po prostu 8. 7, dziesiątych, to by było w postaci dziesiętnej 0,7. 7 dziesiątych, 7 dziesiątych i 7. Dziesiątych, wszystkie te formy są równoważne oznaczają to samo i na koniec 6 setnych plus 0 całych 0 dziesiątych i szóstka na pozycji setnych setnych mamy 6 tak rozpisane pozycje dziesiętne w postaci dziesiętnej a nie w postaci ułamków zwykłych tak jak tutaj równoważne są naszej liczbie w pierwotnej postaci ale w odpowiedzi c mamy co innego 8 całych się zgadza 7 dziesiątych też się zgadza ale 6 setnych się nie zgadza, to jest 6 tysięcznych, wykreślamy C i odpowiedź D, gdybyśmy chcieli zapisać tę liczbę słowami, to byłoby 8 i mogłoby być 70 i 6 setnych, ale mogłoby być tak, jak to się często mówi w jednym kawałku 76. Setnych. Bierzemy obydwie pozycje, sprawdzamy te najbardziej po prawej, najniższą albo najmniejszą. To są setne, czyli to jest 76 setnych. Bo siedemdziesiątych możemy też powiedzieć, że jest to 70 setnych, a jak dodamy 70 setnych i 6 setnych, to otrzymamy 76 setnych. Czyli słowami byłoby 76 setnych. I znowu 8 całych się zgadza, ale zamiast 76 setnych zapisane jest 67 setnych. Kolejność cyfr jest zamieniona. W takim razie d też wykreślamy.